Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o bardzo ciekawych spostrzeżeniach kosmologa Freda Hoyla na temat ewolucji. Zapraszam. Będę tutaj komentował i cytował książkę Matematyka ewolucji tegoż właśnie autora Freda Hoyla. Kimże on był? Był on bardzo znanym naukowcem, zmarłym w roku 2001. Profesorem matematyki na Uniwersytecie w Cambridge, bardzo znanym i nagradzanym kosmologiem. Kilka słów a propos jego osiągnięć i nagród. Cytuję tutaj właśnie z tej książki. W 1957 roku został wybrany członkiem Towarzystwa Królewskiego, a w 1972 roku otrzymał szlachectwo z rąk królowej. W latach 1971-73 był przewodniczącym Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Był tak zwanym wizytującym profesorem astrofizyki i astronomii na licznych brytyjskich i amerykańskich uniwersytetach, w tym California Institute of Technology oraz Cornell University. W 1997 roku zdobył nagrodę Crawforda, przy pomocy której Królewska Szwedzka Akademia Nauk nagradza wybitne prace uczonych w dziedzinach, z których nie daje się nagrody Nobla. Był to człowiek, który jednocześnie był, można powiedzieć, heretykiem nauki, to znaczy miał tendencję do negowania wszystkich wiodących teorii naukowych. Począwszy od teorii Wielkiego Wybuchu, jemu właśnie zawdzięczamy tą nazwę Wielki Wybuch. On był wielkim przeciwnikiem tej teorii Wielkiego Wybuchu. Przypominam, jej twórcą jest katolicki ksiądz, bardzo ceniony przez Piusa XII, wynoszony na stanowiska naukowe właśnie przy Watykanie przez Piusa XII, George Lemaître, jeśli dobrze to wymawiam. I Fred Hoyle bardzo bał się tej teorii. On uważał, Fred Hoyle był ateistą. Uważał, że teoria Wielkiego Wybuchu, jako że zakłada początek wszechświata, zakłada, że nie było wcześniej, przed Wielkim Wybuchem, ani czasu, ani przestrzeni, a Wielki Wybuch jest początkiem właśnie czasu i przestrzeni, co jest najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, najbardziej prawdopodobną interpretacją teorii Wielkiego Wybuchu. On uważał, że tak właśnie ta teoria musi zakładać, że jest to najbardziej prawdopodobne, dlatego uważał, że ta teoria jest szalenie niebezpieczna, bo zakłada ona właśnie początek. A początek według niego domaga się jakiejś przyczyny, zewnętrznej przyczyny, która by zapoczątkowała ten nasz wszechświat. Dlatego on jako ateista strasznie się tego bał i on właśnie stworzył pierwotnie tą ironiczną nazwę Wielki Wybuch, tą Big Bang. To on tak nazwał nawet właśnie dokładnie tego księdza, że to jest ten Mr. Big Bang, który, i on chciał go w ten sposób ośmieszyć jakby tą teorię, to miało być takie ironiczne. Tak ironia losu chciała, że ta nazwa się przyjęła jako zupełnie powszechnie używana już bez tego wydźwięku ironicznego. Ale to właśnie Fredowi Hoyle'owi, wielkiemu przeciwnikowi teorii Wielkiego Wybuchu, zawdzięczamy tą nazwę, którą dzisiaj posiadamy. Jak wspomniałem, był on ateistą, dlatego odrzucił teorię Wielkiego Wybuchu i dlatego on odrzucał mnóstwo wiodących teorii naukowych, między innymi również teorię ewolucji, w tym jej dzisiejszym, nam znanym przynajmniej, brzmieniu. Nie w całości, natomiast w tej formie, w której jest ona nam dzisiaj znana. I o tym sobie dzisiaj przez chwilę porozmawiamy, bo uważam, że jest to szalenie ciekawe, że wielki, ceniony naukowiec, jednocześnie ateista, uważa, że czy atakuje tą teorię ewolucji, którą my dzisiaj znamy. Atakuje, moim zdaniem, z punktu widzenia logiki bardzo trafnie, wskazuje na bardzo poważne luki, bardzo poważne problemy i on osobiście zakładał, że do wyjaśnienia powstania życia w obecnej jego formie potrzebna jest jakaś ingerencja z zewnątrz. Z racji, że był ateistą, nie przyjmował ingerencji pierwszej przyczyny, natomiast zakładał, że jest to ingerencja jakiejś szalenie inteligentnej, zewnętrznej przyczyny, swego rodzaju, czy to kosmitów, czy czegokolwiek innego, natomiast bał się przyjąć tą, ze względu na swoje poglądy, nie był w stanie przyjąć ingerencji pierwszej przyczyny.
Co w pewnym sensie by się samo nasuwało, to znaczy logicznie rzecz biorąc, wszystko co istnieje potrzebuje proporcjonalnej przyczyny, a więc istnienie tej pierwszej przyczyny, która zapoczątkowała czas i przestrzeń, jest moim zdaniem absolutnie logicznie konieczne. Przyjmując to logiczne założenie, jest również logiczne, że powstanie życia odbywało się pod kierunkiem tej pierwszej przyczyny w tej czy w innej formie. On natomiast jakby nie mogąc tego przyjąć, uważał, ze względów ideologicznych, uważał, że musiało się to odbyć za pomocą jakiejś zewnętrznej inteligencji, ale nie pierwszej przyczyny. Oczywiście ja się z nim tutaj nie zgadzam, podobnie jak w różnych innych jego teoriach, natomiast jego rozważania są szalenie ciekawe i przede wszystkim chciałbym wskazać tutaj na coś bardzo ważnego, to znaczy wśród różnego rodzaju osób atakujących Kościół, czy to ateistów, czy po prostu osób niewierzących, bardzo często, czy po prostu osób, które chcą atakować Kościół katolicki, bardzo często mówi się o ewolucji właśnie jako o takim, to jest taki dogmat współczesnej nauki, niepodważalny, który dowiódł nam, jak powstaje życie. A moim zdaniem bardzo ciekawe jest, żeby zobaczyć, że ze strony samych naukowców, również ateistycznych naukowców, których nie można posądzić o to, że no oni tak ideologicznie po prostu chcieli atakować ewolucję. Ze strony takich naukowców, którzy po prostu śledzą sobie fakty, tak, i z ich punktu widzenia ewolucja byłaby bardzo wygodna. Dla ateisty ewolucja jest szalenie wygodna, być może właśnie to jest jej tajemnicą jej sukcesu. Natomiast ta teoria, która dla niego jest szalenie wygodna, on nie jest w stanie jej przyjąć w tym brzmieniu, w jakim jest ona dzisiaj nam proponowana, bo, no właśnie, bo ma takie i takie argumenty jako kosmolog, jako fizyk, jako matematyk przede wszystkim, dlatego też książka nazywa się Matematyka Ewolucji. Ja przytoczę tutaj fragment, w którym on z podsumowania napisanego przez niego, z podsumowania tej książki, gdzie on prezentuje te swoje argumenty, dlaczego uważa, że nie można przyjąć ewolucji w całym jej dzisiejszym brzmieniu. Moim zdaniem jest to szalenie interesujące, że takie rzeczy się dzieją, że właśnie tacy naukowcy są. Cytuję z rozdziału podsumowanie i wnioski. Zdolność gatunku do adaptacji przez zmianę jednej pary zasad i to względnie szybko po dostatecznym wzroście przewagi selekcyjnej wyjaśnia, dlaczego dostosowanie gatunków do ich środowisk jest tak precyzyjne. Właśnie z dokładnej obserwacji takich dopasowań przez przyrodników w połowie XIX wieku powstała teoria Darwina. Jakobże obserwacje czyniono niezwykle uważnie, były bardzo prawdopodobnym, że bezpośrednie wnioski z nich wyciągnięte okażą się prawidłowe, jak to zresztą pokazujemy w rozdziałach od 3 do 6. Zebrane dowody w żaden sposób nie uzasadniały jednak założenia, że prawidłowe wnioskowanie ewolucyjne w małej skali dla gatunków i ich odmian będzie słuszne po ekstrapolacji na większe kategorie taksonomiczne – królestwa, typy, gromady czy rzędy. A to właśnie uczynili darwiniści. I skutkiem tego przekroczenia granic ważności teoria popadła w sprzeczności i trudności niewyjaśnione od ponad 100 lat. Wprawdzie dobrze jest podejmować próby stosowania nowych idei tak szeroko jak to możliwe, ale w tym przypadku już na początku było wiele zastrzeżeń, na które należało zwrócić uwagę. Ćwierć wieku przed Darwinem Edward Plyth, przepraszam jeśli źle czytam nazwisko, podał argument istotnie dowodzący, że gatunki nie są zdolne do adaptacji poza dość wąskimi granicami. Argument ten przemilczano zamiast nań odpowiedzieć. Istniała też trudność polegająca na tym, iż zapis kopalny nie potwierdzał darwinowskiej koncepcji dużych zmian, np. zgadów w ssaki, zachodzących wieloma małymi krokami. Istotnie, w dziedzinie paleontologii dokonano wielu interesujących odkryć, ale reprezentują one tylko adaptację już istniejących rzędów, nie dowodzą zaś połączeń między dużymi jednostkami taksonomicznymi, a takowe musiałyby istnieć, jeśli by teoria była w całości prawdziwa. Ogłaszając te odkrycia, podkreślano to, co w nich zgodne z darwinizmem i ukrywano to, co z darwinizmem sprzeczne. Ten proces został bardzo ułatwiony przez założenie w roku 1869 tygodnika naukowego Nature, którego redaktorzy zawsze uznawali za swój główny cel przedstawianie teorii darwinowskiej w jak najkorzystniejszym świetle. Tutaj przeskakuję fragment i czytam dalej. Gady bardzo różnią się od ssaków. A więc w jaki sposób gadzia struktura chromosomowa zmieniła się w ssaczą? Jeśli odpowiemy, że przez mutacje wewnętrzne, to z konieczności mówimy o wielu małych krokach.
Jest tak dlatego, że osobnik powstały w wyniku znacznej, skokowej zmiany byłby bezpłodny. Jego struktura chromosomowa nie pasowałaby do innych osobników gatunku. Zresztą taka duża zmiana jest mało prawdopodobna sama w sobie, zaś prawdopodobieństwo, że równocześnie trafi się ona u osobnika tego samego gatunku, a przeciwnej płci, jest jeszcze mniejsze. Łączne prawdopodobieństwo zajścia obu tych zdarzeń jednocześnie zmusza nas do mnożenia przez siebie bardzo małych prawdopodobieństw, a to wręcz wyklucza duże spontaniczne zmiany struktury chromosomów. Oznacza to, że możliwa jest tylko droga bardzo wielu małych zmian. To z kolei powinno być widoczne w zapisie kopalnym, a nie jest. Więc kluczowa myśl jest tutaj dosyć prosta. To, co w przypadku drobnych zmian, dostosowania wielkości, twardości, dzioba, jakiegoś ubarwienia, to, co jest oczywiste i proste do dowodzenia, to, że może dojść do takich drobnych mutacji i pewnych zmian. To jest oczywiste. Natomiast Fred Hoyle zwraca uwagę na problem bardzo poważny, to znaczy na to, że daleko idące mutacje, prowadzące aż do przekroczenia na przykład granicy rodziny, czyli właśnie daleko idące mutacje zmieniające w sposób znaczny dany organizm. To, co część naukowców nazywa, powiedzmy, tak zwaną makroewolucją, ten termin jest raczej negowany przez entuzjastów nieograniczonej teorii ewolucji. A więc to, co część naukowców nazywa tą właśnie makroewolucją, te bardzo daleko idące zmiany, jak zwraca uwagę Fred Hoyle, nie zostało w żaden sposób dowiedzione. Uważa on, że właśnie tak daleko idące zmiany nie zgadzają się tak z punktu widzenia matematycznego, nie zgadzają się, nie pasują do matematyki. Bierze on pod uwagę właśnie możliwości zmian, w które będą zachodziły. Dobór, te mutacje są ślepe, czyli podążanie jakby w jednym kierunku, bardzo powolne podążanie w jednym kierunku wymagałoby właśnie wielkiego zaplanowania. Natomiast te mutacje, które obserwujemy, są absolutnie ślepe. One pojawiają się w zupełnie dowolnym kierunku. Nie ma czegoś takiego jak podążanie w tych mutacjach w takim bardzo konkretnym, wybranym kierunku. Na dodatek, gdyby tak było, nawet gdybyśmy mogli coś takiego, znaczy gdyby coś takiego zachodziło, to musielibyśmy zaobserwować ogromne ilości skamielin, ogromne ilości śladów takiego właśnie powolnego rozwoju, przechodzenia z jednego rodzaju w drugi, z jednej rodziny w drugą. Musielibyśmy zaobserwować nieskończone tego ilości, w cudzysłowie nieskończone ilości takich kopalin. I tego również nie ma. Dlatego Fred Hoyle mówi, że jest to problem, fundamentalny problem tej współczesnej teorii ewolucji w całej jej rozciągłości, czy w tej jej pełnej formie, który on uważa, z którym się nie dyskutuje. Jeśli naukowiec zwraca na to uwagę, to od razu zostaje zakrzyczany, traktowany w cudzysłowie jak heretyk, czyli jak ktoś, kto narusza jakąś objawioną prawdę, tak, która po prostu musi być prawdziwa. I tak to faktycznie widać, gdy się poczyta Dawkinsa, to faktycznie u niego trochę to tak jest, że no ewolucja przecież zaszła. No to jakie można mieć wątpliwości tutaj, argumenty, że to przecież tak nie mogło być, matematycznie to w ogóle się nie zgadza, prawdopodobieństwo, rachunek prawdopodobieństwa w ogóle nie potwierdza takiej możliwości przejścia poprzez przypadkowe mutacje z jednej rodziny do drugiej. No to Dawkins odpowiada, ale przecież doszło. No to jaki jest problem? Tylko że my obserwujemy stan końcowy, gdzie faktycznie mamy te różne rodziny. No i teraz nie obserwujemy przejścia, nie widzimy, jak doszło do przejścia pomiędzy jedną rodziną a drugą, no ale profesor Dawkins stwierdza, że no ale przecież doszło, to o czym w ogóle dyskutować, doszło to doszło i była ewolucja. Fred Hoyle słusznie zwraca na to uwagę, że nie, my widzimy te rodziny, które są, nie widzimy przejść pomiędzy nimi, a więc wychodzić z założenia, że te drobne mutacje, które obserwujemy w ramach właśnie jednego gatunku, że te drobne mutacje są dowodem na to, że dochodzi również do takich wielkich przejść pomiędzy rodzinami, do takiego jakościowego rozwoju. Uważa, że jest to intelektualnie nieuczciwe, niesłuszne i nieuzasadnione. I moim zdaniem ta uwaga jest jak najbardziej słuszna. Czy to znaczy, że twierdzę,
że teraz trzeba z całą pewnością przyjąć, że Bóg musiał ingerować jakby w każdym takim momencie, że wiem, powiedzmy w ten sposób, czy uważam, czy twierdzę w tej chwili, że ja wiem, jak doszło, jak powstały wszystkie te rodzaje, wszystkie te istoty żywe, które obserwujemy? Nie, oczywiście, że nie wiem z punktu widzenia nauk przyrodniczych, oczywiście, że nie mogę powiedzieć, jakie dokładnie procesy doprowadziły do ich powstania. Oczywiście, że z objawienia wiem, że Pan Bóg je stworzył, natomiast w jaki sposób je stworzył, kiedy, jak, tego nie wiem. I myślę, że nauka też powinna się po prostu do tego przyznać, tak jak tą odwagę miał Fred Hoyle, żeby się przyznać do tego, że nie wiemy. Nie wiemy, w jaki sposób, jakie procesy doprowadziły do powstania tych wszystkich rodzajów, tego całego bogactwa życia, które istnieje. I do tego po prostu trzeba się przyznać. Nie wiemy jeszcze, jak do tego doszło, jakie procesy, naturalne procesy do tego doprowadziły. To się w żaden sposób nie kłóci z tym, że wiemy, że to wszystko zostało stworzone przez Pana Boga. To wiemy, natomiast jak zostało stworzone, w jaki sposób, jak to się wydarzyło i kiedy, nie wiemy. I myślę, że uczciwym byłoby ze strony nauk przyrodniczych przyznać się do tego. Gdy tak słucham tych teorii Freda Hoyla, który uważa, że musiało dojść do jakichś właśnie zewnętrznych ingerencji przy powstawaniu tego bogactwa życia, które obserwujemy na naszej Ziemi, to przypomina mi się lekko, zupełnie oczywiście on o tym nie myśli, przypomina mi się lekko teoria świętego Augustyna, który uważał, że Pan Bóg włożył w stworzenie niejako takie nasiona wszystkich istot żywych, które w pewnym momencie, gdy trzeba było, to wykwitły, czyli powstawały po prostu wtedy, kiedy Pan Bóg chciał. Bóg stworzył właśnie w możliwości wszystko, ale to na początku jest właśnie po części jeszcze zamknięte w takich, w cudzysłowie, nasionach i później z czasem dopiero wyrasta i powstaje wraz z biegiem lat, wraz z rozwojem wszechświata. Tak to postrzegał święty Augustyn. Nie było to bezpośrednio powiązane, czy nie należy tego kojarzyć z takim rozwojem z jednego rodzaju w drugi. Tak to oczywiście święty Augustyn tego nie postrzegał. To wszystko jest już włożone niejako w to stworzenie u niego i rozkwita po kolei. Natomiast trochę to jest podobne. Tutaj Fred Hoyle jest troszeczkę podobny, gdy mówi o tym, że były potrzebne jakieś zewnętrzne działania, że te pojawiają się nagle nowe rodzaje, nie widzimy skąd i że to wymaga jakiejś zewnętrznej ingerencji. W jaki sposób by mi to pasowało do tej teorii świętego Augustyna, choć też bez przesady, no bez wątpienia nie jest jedno zainspirowane drugim. Natomiast jest to w jakiś sposób podobne, ale to powiedzmy, że bardziej taka ciekawostka. Zasadniczo chodzi mi o to, żeby w tym materiale pokazać, że z punktu widzenia nauk przyrodniczych nie wiemy, w jaki sposób powstawały wszystkie te rodzaje, które obserwujemy, wszystkie te rodziny, które obserwujemy, całe to bogactwo życia. Nie wiemy, jakie procesy doprowadziły do ich powstania. I nauki przyrodnicze powinny się do tego przyznać. Są naukowcy, bardzo utytułowani, bardzo cenieni naukowcy, również ateiści, którzy zwracają na to uwagę, ale są jednak traktowani właśnie wtedy przez naukę jako tacy heretycy, jak tacy nieprawowierni, którzy negują tutaj podstawowe prawdy, tak jakby prawdy objawione współczesnej nauki. Natomiast myślę, że jak najbardziej w tym punkcie właśnie Fred Hoyle ma rację i warto wiedzieć, że tacy naukowcy są. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.